Także witam Cię serdecznie właśnie na szkoleniu Mastermind Academy, gdzie dzisiaj przedstawię Tobie bardzo ważną technikę. Technikę, która pozwoli Ci przede wszystkim podejść do klienta, ale także odpowiedzieć na takie cztery pytania, które ma klient w głowie, zanim zdecyduje się na Twój produkt, na Twoją usługę, czy w tym przypadku właśnie na szkolenie z Tobą z Mastermind Academy. Czy Ty wiesz, jakie to są cztery pytania? Napisz proszę w czacie, czy wiesz, jakie to są cztery pytania? Dobrze, to bardzo bym prosił jednego z Was, na przykład Kasię, żeby pisała właśnie te cztery pytania. System nazywa się 4D. Widzisz w ogóle z tyłu flipchart? I teraz pozwól, że Ci powiem, na jakiej zasadzie to funkcjonuje, ok? Czyli... Jeżeli nie widać, to będę po prostu czytał, tak? Ale chodzi tak, system 4D polega na tym, że każdy z nas ma gdzieś w podświadomości, w naszym umyśle świadomym, przepraszam, w umyśle podświadomym, emocjonalnym, zapytania. A dlaczego? Mamy takie parę dlaczego. Dlaczego miałbym kupić ten produkt i tak dalej. Jeżeli umiesz odpowiedzieć na te cztery dlaczego, to już jest to bardzo dużym sukcesem dla Ciebie, tak? Ja nazwałem ten system 4D, ponieważ musisz odpowiedzieć na te cztery pytania, które klient ma w głowie. I teraz uwaga, jest następnym krokiem Mastermind Academy, gdzie już przetrenowałeś ze swoimi znajomymi workbooka, wypisałeś sobie i teraz będziesz szedł, wychodziła do ludzi z biznesu, do ludzi, którzy mają swoje działalności, którzy zaczynają swoje działalności lub którzy mają swoje nawet MLM-y, tak? I żeby ich zainteresować twoim szkoleniem czy twoim produktem, także ta lekcja dzisiaj Cię nauczy nie tylko, bo Mastermind Academy nie jest tylko, żebyś się nauczył jak być trenerem, ale także jak być sprzedawcą, jak sprzedać siebie. Ok? Kto jest za tym, żeby nauczyć się, żeby być dobrym sprzedawcą? Podnieś rękę w górę i powiedz, tak, ja! Napisz proszę w czacie. I teraz pozwól, że Ci pokażę. Pierwsze dlaczego pojawia się w podświadomości, w jakim umyśle? Emocjo. Napisz w czacie. Dokończ w czacie. Emocjonalnym, dokładnie. Czyli w umyśle emocjonalnym pojawia się pierwsze dlaczego. Dlaczego ten temat jest dla mnie ważny? Tak? Czyli czy czytasz stronę internetową, czy jesteś na szkoleniu, czy ktoś Ci mówi o jakimś produkcie, to dlaczego ten temat jest dla mnie teraz ważny? Tak? I tu w prosty sposób możesz powiedzieć, dlaczego ten temat jest dla Ciebie ważny? Ponieważ jesteś niezadowolony z swoich rezultatów, które do tej pory masz i chcesz odnieść sukces, a ten temat jest właśnie na temat sukcesu i tak dalej. I tu pokazujesz tylko po prostu, dajesz im, odpowiadasz na dlaczego. Dlatego, że ten system mastermindowy zastosowało bardzo dużo ludzi, którzy odnieśli sukces, czy to finansowy, czy to sportowy, czy to w karierze, tak? Dlaczego jest ten temat dla Ciebie ważny? Następnym, proszę napisz teraz w czacie pierwsze, uwaga, dlaczego ten temat jest dla mnie ważny? I teraz napisz Ty w czacie, jak Ty byś odpowiedział na to. Do swojego klienta, do osoby, do której wyjdziesz. Bo uwaga, na dzisiejszej sesji pokażę Tobie system 4D, ale także pokażę system awatara, gdzie po tej już lekcji wyjdziesz do ludzi, czy jesteś gotowy, czy nie, gotowa, czy nie, wyjdziesz już do ludzi i zaczniesz wykładać do nich. Będziesz już ich informować o Twoim spotkaniu, o Twoim szkoleniu. Umowa stoi? Napisz, umowa stoi. Super. Czyli wypisz proszę teraz w czacie, dlaczego ten temat jest ważny dla mnie, tak? Bo pierwsze co, jeżeli do kogoś podchodzisz, to on ma te właśnie cztery dlaczego, te 4D. I pierwszym jest, dlaczego ten właśnie temat, a nie inny jest ważny dla mnie. Tak? Mamy? Napisz proszę w czacie, mamy. Ok, widzę, że mamy lekkie opóźnienie w czacie. Aha, dopiero odpisujecie, że workbooki robiliście i tak dalej. Dobra. Rozwija mnie, pozwala mnie... Okej, Marek, emocjonalnym. Rozwija mnie i pozwala mi zmienić moje życie i zarabiać na nim kasę. Okej, super. Super. Tylko chodzi właśnie głównie o to, żeby
zrozumieć te 4D. Jak zrozumiesz 4D, będzie ci o wiele łatwiej funkcjonować w biznesie, w twoim biznesie, bądź przedstawiają inny biznes, ale także prowadząc szkolenia, tak? Czyli pierwsze, dlaczego ten temat jest dla mnie ważny, tak? Czyli odbiorca, jak będzie patrzył na twoją stronę, na twoją ofertę, to będzie mówił, dlaczego ten temat jest dla mnie ważny, dlaczego nie inny, tak? I musisz umieć odpowiedzieć na ten temat. Jeżeli odpowiesz na te dlaczego, bum, masz go, tak? Czyli pierwszy hak. Następnie drugie dlaczego. Dlaczego dziś mam tego słuchać, a nie jutro? I tu znowu. Masz popracować nad tym 4D sama od siebie, cokolwiek robisz, tak? Tylko tutaj w tym przypadku możesz na przykład w przypadku swojego biznesu, w przypadku mastermindów, w przypadku szkoleń. To dlaczego dziś mam tego słuchać? Ponieważ już usłyszałeś wiele razy pewnie o rozwoju osobistym, ale jakoś tego działania nie podjęłeś. Ale dziś masz okazję i dziś jest ten dzień, gdzie mogę ci udostępnić tą możliwość i możesz się przyłączyć do mojego masterminda. Ok? Następne pytanie w głowie, w podświadomie jest, dlaczego ja mam tego słuchać, a nie sąsiad? Dlaczego ja mam tego teraz słuchać, a nie moja koleżanka, czy mój kumpel, czy moja sąsiadka? Ponieważ ja... I teraz odpowiadamy znowu. Ponieważ ja do ciebie wyszedłem z tą propozycją, tak? I... Dlaczego ty masz tego słuchać? Ponieważ już odniosłeś jakieś niepowodzenia, wyzwania, problemy ze związku z tym, że nie podjąłeś działania, dlatego mówię to do ciebie i dlatego ty powinieneś tego słuchać i ty powinieneś to zastosować i ty powinieneś się pojawić właśnie na tym szkoleniu czy skorzystać z tego produktu. No i czwarte dlaczego... Dlaczego ty do mnie mówisz, tak? Czyli jest zapytanie, dlaczego koniecznie do mnie mówi? Ponieważ... Mam dźwignię, nie musisz mówić, że jesteś coachem, trenerem i tak dalej. Wystarczy powiesz, użyjesz dźwigni, ponieważ mam system, sprawdzony system mastermindowy na podstawie książki Myśli Bogać się, którą dostałem od Daniela Koniecznego i jestem przetrenowany przez niego. I dzięki temu chcę odnosić sukcesy, ale także chcę nabrać motywacji, wsparcia, tak? Każdy z twoich klientów, z którym będziesz rozmawiał, będzie mówił, jakie ma wyzwania, tak? I ty wtedy uderzasz... Dlaczego? Dlaczego? I jeszcze raz dlaczego? I teraz szybciutko dam ci na to 4 minuty, żebyś wypisała sobie szybko te 4 dlaczego i tak jakbyś wybierz jedną osobę z twojego towarzystwa lub może nawet nie z twojego towarzystwa, ale z środowiska, gdzie chcesz się udać i jakie dlaczego zastosujesz. Czyli najpierw wypisz sobie, dlaczego ten temat jest dla mnie ważny. Drugie, dlaczego dziś mam tego słuchać? Trzecie, dlaczego ja mam tego słuchać, a nie sąsiad? I czwarte, dlaczego ty do mnie mówisz, a nie kto inny, tak? Ok? Czyli bardzo ważną rzeczą jest, żeby zastosować 4D. Czyli zastosuj 4D, dlaczego ten temat jest dla mnie ważny, dlaczego dziś mam tego słuchać, dlaczego ja mam tego słuchać, a nie sąsiad i dlaczego ty do mnie mówisz. I teraz wybierz jedną osobę, do której podejdziesz w tym tygodniu i zastosujesz system 4D. Masz na to 5 minut. Dam ci na to 5 minut, żebyś opracował właśnie system 4D. Następnie podczas tej sesji pokażę tobie technikę awatara, ale zanim poznasz technikę awatara, najpierw musisz ułożyć sobie 4D. 4D jest tak potężne, że naprawdę pomogło mi sprzedać bardzo dużo nieruchomości, czy szkoleń, czy sprzedać siebie jako osobę do firmy korporacyjnej, żebym szkolił, ponieważ odpowiedziałem na te 4 dlaczego, które zawsze klient ma w głowie. Ty też miałeś 4 dlaczego, zanim się ze mną spotkałeś, czy zanim cokolwiek kupiłeś. Wróć teraz może takim właśnie twoim wspomnieniem do momentu, gdzie postanowiłeś kupić telefon. I co cię przekonało? Dlaczego ten temat na temat tego telefonu, dlaczego ten temat telefonu jest dla mnie teraz ważny? Ponieważ zepsuł mi się, ponieważ jest nowy, ponieważ potrzebuję maile, ponieważ potrzebuję social media używać i tak dalej. Dlaczego dziś mam to kupić? Ponieważ rozwijam się teraz i
teraz jest ten moment, żebym kupił, żebym nie był do tyłu, tak? Z technologią. Dlaczego ja mam tego... Dlaczego ja mam kupić ten telefon, nie sąsiad? Ponieważ ja go będę używał, żeby rozwijać mój biznes, moje kontakty i mieć, być do przodu z technologią. A dlaczego ty do mnie mówisz, panie, jakiś tam? Ponieważ pan ma ten sklep, pan do mnie to, pan sprzedaje, pan ma zasób telefonów, wiedzy i dlatego panu ufam. Bum! I kupiłeś, kupiłaś. I to jest z każdą rzeczą. To nie jest tylko z telefonem. To samo jest z samochodem, to samo jest z związkiem, to samo jest z relacjami, to samo jest z biznesowymi relacjami. Okej? Okay? Także teraz szybciutko masz na to 5 minut, żeby wypisać właśnie 4D. Czy są jakieś pytania? Czy masz jakieś pytanie na temat właśnie 4D? Jest to bardzo ważna rzecz, żebyś napisał. Jeżeli rozumiesz system 4D, to proszę napisz, rozumiem system 4D. I przybij sobie pionę i powiedz, rozumiem system 4D i zabieram się do roboty. Napisz proszę szybciutko w czacie, żebym wiedział. Możesz jeszcze powtórzyć pytania. Tak, Aneta, nie ma problemu. System 4D ma 4 pytania. Ile pytań? 4 pytania, dokładnie. Pierwszym pytaniem, uwaga, to nie jest pytanie, które... To jest pytanie, które jest podświadomości. Czyli za każdym razem chcesz coś kupić, masz te 4 pytania odnośnie tego produktu albo odnośnie tej usługi. To samo klient, zanim kupi od ciebie, zanim przyjdzie na twoje szkolenie Mastermind Academy, musisz mu odpowiedzieć na te 4 pytania, zanim on zada tobie to pytanie. Zanim on zada, ona zada tobie to pytanie. Pierwszym pytaniem jest, dlaczego ten temat jest dla mnie ważny? Tak? Dlaczego ten temat jest dla mnie ważny? Tak? I proszę napisz w czacie pierwsze pytanie, pierwsze D. Dlaczego ten temat jest dla mnie ważny? Proszę napisz, dlaczego ten temat jest dla mnie ważny? Pierwsze dlaczego? Szybciutko, wszyscy piszemy, ma być to interaktywny czat, tak? Także proszę wypisz, dlaczego ten temat jest dla mnie ważny. Pamiętaj, jak piszesz, w 50% twoja fizjologia zapamiętuje to, co napisałeś. Dlaczego ten temat jest dla mnie ważny? Well done, super, Darek. Drugie, dlaczego dziś mam tego słuchać, a nie jutro? Dlaczego dziś mam tego słuchać, a nie jutro? Dlaczego dziś mam tego słuchać, a nie jutro? Super. Trzecie dlaczego? Dlaczego ja mam tego słuchać, a nie sąsiad, sąsiadka? Dlaczego, uwaga, trzecie D, dlaczego ja mam tego słuchać, a nie sąsiad czy sąsiadka? Masz? Napisz proszę szybko w czacie. Trzecie dlaczego? Super, Daria. I czwarte dlaczego? Dlaczego ty do mnie mówisz, a nie kto inny, tak? Dlaczego ty do mnie mówisz? Dlaczego ty do mnie mówisz? Dlaczego ty? Mhm. Napisz proszę czwarte, dlaczego ty do mnie mówisz, a nie kto inny. Super. I teraz trzeba odpowiedzieć na te właśnie pytania. Czyli zapisz sobie na przykład, nie wiem, zagadasz z B&I z jakimś markiem. My, a, ry, ek. Albo jakiś pan ze sklepu spożywczego, tak? Sklep. Ktoś, kto ma biznes albo ma MLM. Tak? Jest w MLM-ie, jest w sprzedaży. I tu chodzi właśnie o to, żeby powiedzieć, słuchaj, mam dla ciebie zarypisty temat, pewnie się spotkałeś już z rozwojem osobistym, ale ten temat właśnie pokaże ciebie, jak zmotywować, przede wszystkim nie tylko jak zmotywować, ale skończyć z tą prokrastynacją, bo czasami ją mamy. Masz ją? No mam rzeczywiście. Dokładnie. Dlatego ten temat jest bardzo ważny, żeby wreszcie podjąć jakieś działanie. Dlaczego dziś do ciebie mówię?
I dlaczego dziś powinieneś tego słuchać? Ponieważ dzisiaj jest ten moment. Już pewnie wiele razy słyszałaś o rozwoju osobistym, o motywacji, o prokrastynacji, jak to przejść. Ale nigdy jakoś tak naprawdę nie podjąłeś tego działania. Także dziś masz tą okazję, żeby podjąć to działanie i spotkać się ze mną właśnie na Mastermind'a. Dlaczego ty masz tego słuchać? Ponieważ ty już odniosłeś jakieś problemy, wyzwania odnośnie prokrastynacji, motywacji i dlatego powinieneś dziś tego wysłuchać, a nie sąsiad. I czwarte, dlaczego ja do ciebie mówię, ponieważ dostałem system od Daniela Koniecznego, który jest biznes partnerem Boba Proctora, lub dostałem system, mam system, który jest na podstawie książki Myśli Bogacie, która stworzyła system, gdzie 500 najsławniejszych ludzi sukcesu, czy to finansowe, czy to sportowe, relacyjne, odnieśli sukcesy i teraz chcę zastosować. Dlatego ty do niego mówisz, ok? Super. Dobra, super. Czy masz jakieś pytania na temat 4D? Nie? Czy tak? Napisz proszę w czacie. Okej, super. To daję ci teraz 5 minut szybciutko na wypisanie dokładnie. Wypisz sobie też osobę, z którą zagadasz. Dzięki, jasne jest. Okej, super, Grażyna. Czyli to uważasz, że przydatny jest 4D, czy raczej nie? Napisz proszę w czacie, dobre czy zajebiste? Przydatne. I uwaga, to działa tak, że naprawdę odniesiesz niesamowity sukces, jak zaczniesz używać 4D w twojej pracy, w twoim biznesie, gdziekolwiek jesteś w tym momencie, na pewno twoje rezultaty się podniosą. Dlatego Mastermind Academy jest stworzone, żebyś cały czas się rozwijał jako trener, trenerka, ale też jako szkoleniowiec, ale także jako sprzedawca, żebyś umiał siebie sprzedać, umiała siebie sprzedać. Super. Bardzo mocno dobre, zajebiste. Super, dobra. Czyli lecimy. 5 minut, ready, go. Muzyczkę ci włączę. I lecimy. Wyłączę na chwilkę kamerę, żeby ci nie przeszkadzało nic. Proszę.
Okej, okay, powoli kończymy. Dobrze, i teraz proszę napisz w czacie teraz, co dokładnie wywnioskowałeś, albo co napisałaś, tak? Czyli dlaczego ten temat jest, ważny dla mnie, tak? Czyli jak mówisz do Henka czy do Marioli, to dlaczego ten temat jest ważny dla Henka i dla Marioli, czy tam dla pana z B&I, czy pana ze sklepu? Dlaczego dziś powinien ciebie słuchać, a nie jutro? Ponieważ jest ten czas wreszcie na rozwinięcie firmy. Dlaczego ja mam tego słuchać, czyli dlaczego on ma tego słuchać? Ponieważ już odniósł jakieś tam próby i nie za bardzo mu to wyszło, a teraz po prostu jest ten czas, tak? No i dlaczego ty do niego mówisz, ponieważ masz sprawdzony, fajny system albo masz fajny produkt i tak dalej. Także proszę teraz napisz szybciutko w czacie te właśnie cztery dlaczego. Jak byś odpowiedziała właśnie na te dlaczego, jeżeli chodzi o twoich klientów, czy tutaj możemy nawet podać przykład Mastermind Academy. Ok? Czy to jest zrozumiałe? Napisz proszę zrozumiałem. Ok, ciekawe czy... Ok, wszystko, dobra, super. Widzę, Daria już rozpisała się, well done. Ok, Daria, super. Wiesz, ten temat jest dla mnie ważny, bo dostałem taki system od Daniela Koniecznego, mojego mentora, i dlatego ważne, abyś dziś, a nie jutro wysłuchał mnie, bo te metody pomagają ułożyć biznes, marzenia. Teraz lepiej zrozumiałam. Super, well done, well done. Czyli, ok, super, Daria, bardzo dobrze, ale pamiętaj, chodzi o to, żeby cały czas wychodzić ze strefy komfortu i rozpisywać się, a nie być biernym, tylko trzeba być czynnym. Nie mogłam dłużej napisać, bo komentarze za krótkie. Okej, okay. Jeżeli komentarze są za krótkie i tak dalej, to możesz pisać w grupie i zachęcam cię na grupie naszej facebookowej, żebyś właśnie opisał swoje 4D. Czyli każdy ma za zadanie opisać swoje 4D w grupie. I uczmy się jeden od drugiego, jak jeden albo druga osoba odpowiada, tak? Na przykład Daria może tak odpowiedzieć, Patryk może by tak odpowiedzieć, ale tak naprawdę obydwoje się nauczycie od siebie, tak? Bardzo ważne jest, żeby najpierw wypisać sobie, ja zawsze jak układam sobie stronę internetową czy szkolenie, to układam sobie właśnie cztery dlaczego, wypisuję, dlaczego ten temat jest ważny, tak? Dla mojego odbiorcy, dlaczego dziś ma tego słuchać, a nie jutro, ponieważ po jakimś czasie ta wiedza będzie już przedawniona na przykład. Dlaczego ja mam tego słuchać, a nie sąsiad? Dlaczego ten klient ma teraz tego słuchać, a nie jego sąsiad? Ponieważ on wszedł na tą stronę i on poszukuje informacji, jak być zmotywowanym, albo jak stać się lepszym liderem, albo jak stać się coachem, trenerem, tak? I dlaczego ja do niego mówię? Ponieważ i używam albo dźwigni, tak? Czyli że współpracuję z ludźmi takimi, lub używam systemu, który jest sprawdzony. Czyli nie musisz być alfą i omegą, tylko użyj dźwigni. Czego masz użyć? Dźwigni. Proszę napisz w czacie dźwigni. Dobra, super, super. Ktoś jeszcze na ochotnika? Kto mógłby wypisać? Twoje zdrówko. No to... że tak powiem, już dawno nie piliśmy haha drinka, czyli szablet dłoń i napijemy się haha drinka. Co ty na to? Super, dobra, no to jedziemy. Szablet dłoń i jedziemy. Przyczepione i powiedz, uwielbiam haha drinka. Super, Kasia napisała. Pierwszy, ponieważ robisz MLM, pragnę przedstawić Tobie program dający inspirację połączoną z nauką rozwoju osobistym. Drugie, ponieważ teraz o tym Tobie mówię, bo trzeba zacząć... Aha, i komentarz jest za krótki. Rozumiem, dobra. Czyli te 4D możecie wypisywać na spokojnie na grupie, ok? Ok, super, super, super. Aneta, super.
chcesz być panem swojego życia, chcesz ruszyć z miejsca ze swoim biznesem, może właśnie jest ten dzień, aby ruszyć z miejsca i wejść na wyższy poziom, powinieneś tego wysłuchać, bo dostałam chyba od Daniela. Okej, super, super, super. Czyli widzę, że już praktykujecie, tylko bardzo ważne jest napisać i wyjść i zacząć to stosować. Spotkać jedną osobę, drugą osobę, wypisać sobie na kartce nawet, mieć gdzieś tam ściągawkę na ręce albo gdzieś tam na kartce i mieć wypisane 4D. Co to jest za system? Napisz 4D. Napisz szybciutko system 4D. Super, super. Dobra, 4D, tak, dolar D, może być też dolar D, dokładnie, ale jest to system 4D. Co to jest system 4D? 4 dla, cze i dokończ w czacie. Dokładnie, 4 dlaczego, tak? I pamiętaj, dlaczego ten, dlaczego dziś, dlaczego ja, dlaczego ty. Krótka piłka, okej? Okay? Każdy z was ma to znać na pamięć, bo cokolwiek będziesz robił w życiu, uwierz mi, to ci pomoże więcej sprzedać siebie, produkt do korporacji, cokolwiek będziesz chciał osiągnąć, czy wygrać przetarg, uwierz mi, te 4 dlaczego bardzo pomaga. Super, dobra, lecimy dalej. Czy uważasz, że komunikacja jest bardzo ważna? Napisz tak, albo czy uważasz, że komunikacja jest ważna? Prawda czy fałsz? A... Jasne, że tak, prawda, prawda, super. I odnośnie techniki awatara zaraz do tego dojdziemy. Najpierw chciałem, żebyście zrozumieli i żebyś zrozumiała właśnie 4D, tak? Bo żeby użyć techniki awatara jest bardzo fajne, ale później trzeba wyjść do ludzi, a żeby wyjść do ludzi i z nimi się komunikować, to trzeba mieć jakiś system. I to dobrze, czyli komunikacja jest bardzo ważna, tak? Czyli prawda. I dzięki właśnie tej komunikacji, dzięki właśnie temu 4D, będzie łatwiej ci się skomunikować, łatwiej przekazać wiadomość, informację, sprzedać produkt? Prawda czy fałsz? Czy będzie łatwiej sprzedać? Prawda, super, super. Czy uważasz, że system 4D pomoże ci? Super. Pomoże, tak? Że prawda, okej. Okay. Dobra, to teraz jak już masz system 4D, to teraz chcę, żebyś poznała technikę awatara. Uwaga! Technika awatara stosują w biznesie, w coachingu Perfect Relationship. Prowadzę taki coaching z moją kochaną Dorotą, żoną, gdzie prowadzimy z grupą ludzi właśnie, gdzie wykładamy cały nasz kurs Perfect Relationship. I aczkolwiek jest tam technika awatara. I tą technikę możesz zastosować i w relacjach, i w biznesie, gdziekolwiek. Nawet przy znalezieniu biznespartnera. OK? Czy jesteś gotowy na technikę awatara? Napisz tak, jestem. Super, dobra. No to lecimy. Kartka, długopis. I teraz tak. Obrazując, że chcesz stworzyć Mastermind Academy, tak? Że chcesz mieć przynajmniej 20-30 osób na twoim spotkaniu, tak? Gdzie 5-10-15 będzie uczęszczało na 10-tygodniowy kurs z tobą, który zakupią za pieniądze, tak? 440 zł, w innych krajach jest 200 funtów, 200 euro i tak dalej. To już od ciebie zależy, za ile będziesz sprzedawała. Aczkolwiek musisz wiedzieć, kim ta osoba jest. I teraz uwaga. Może ci się to wydać proste, śmieszne, ale jeżeli nie masz czegoś sprecyzowanego, to nie za bardzo do ciebie przyjdzie. To tak jakbym powiedział do ciebie, chcę mieć fajny telefon. Czy ty wiesz, jaki chcę mieć telefon?
No nie wiesz. Ale jak ci powiem, że chcę mieć, okej, okay, mam piątkę, teraz chcę zmienić na szóstkę. Myślałem o plusie, ale jednak chyba zdecyduję się na szóstkę zwykłą, iPhone 6. To będziesz wiedział, że chcę iPhone'a 6. Jeszcze jak ci powiem, że chcę 128 GB w pamięci i do tego zegarek iWatcha jeszcze, to już wiesz konkretnie, co chcę, tak? I to samo jest w pozyskaniu partnerów biznesowych, to samo jest w pozyskaniu ludzi na twoje szkolenia. Czyli musisz wiedzieć, kim ta osoba jest. Czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Nawet znam ludzi, którzy się tylko skupili nad kobietami. Są ludzie, którzy się tylko skupili nad mężczyznami. Albo też są liderzy, którzy po prostu chcą mieć i mężczyznę, i kobietę na swoim mastermindzie. Super, super. Także napisz proszę, kogo chcesz mieć na swoim szkoleniu, który będziesz prowadziła przez 10 tygodni i będziesz inspirowała, ale także na tym zarabiał. Napisz proszę w czacie. Płeć bez znaczenia, ok. Dobra. Ok. I teraz ustalmy wiek. Od do. Jest to bardzo ważne. Od ilu lat do ilu lat. Od do. Ok. Dla mnie nie znaczy, bez znaczenia. Ok. Młodzież i dorosłych. Płeć obojętna. Dobra. A wiek. Od do. Czy to będą studenci, czy raczej bardziej ludzie, którzy już mają swoje jakieś tam biznesy, pozaczynali i to już będzie 30-40 wzwyż, czy może 18, a nawet 15, a może nawet 12. Określ się. Super. Marek 13-55, Jarek 35-50, Daria 25-55. Bardzo dobrze. Jest to ważne, żeby określić, niż powiedzieć, a dla mnie nieważne. Kobiety, o, okej, okay. Czyli widzę, Grażyna wybrała, że kobiety, 30 do 49, dobra, super, well done. I teraz lecimy dalej. Następnie, tutaj chodzi o wygląd, tak, ale tu bardziej chodzi mi, jak ta osoba wygląda, tak, czyli jak się ubiera na przykład, tak, czyli styl, ubiór, czy lubi się fajnie ubrać, czy lubi, że tak powiem, tradycyjne stroje, tak? Czyli napisz po prostu, jaki ma styl ta osoba. Okej. Okay. Następnie na przykład, co lubi, tak? I teraz, o co tu chodzi? Tu bym zamienił co lubi na przykład na jakie ma hobby, tak? Albo gdzie lubi przybywać, tak? Albo jakie ma pasje, na przykład lubi chodzić na siłownię, tak? Lubi chodzić na przykład na pływanie, tak? Jest także na imprezach. Jakich imprezach? I to jest właśnie to pytanie, tak? Następnie gdzie chodzi, tak? I tu właśnie będziemy stosować bardzo mocno styl awatara, czyli opiszesz sobie swojego Boba, ja to nazywam opisz swojego Boba, albo opisz swoją Mariolę, albo Heńka, że tak powiem. I ile Heniek ma lat? Jak wygląda? Jakim samochodem jeździ? Czy to jest maluch? Czy to już jest Opel, Audi, czy Mercedes? Ile nawet zarabia? Gdzie chodzi, tak? Czy chodzi na siłownię? Jeżeli chodzi na siłownię, to wiadomo, że ma kasę, żeby wydać pieniądze na siłownię, tak? Jeżeli gra w kosza i interaktywny, super. Jeździ na szkolenia? Napisz, jeździ na szkolenia. Gdzie jeszcze możesz go znaleźć? Zdrowy styl życia, nowoczesna, ale raczej trend sterezy. Okej, okay. Nie wiem co to znaczy, Jarku, ale okej. Okay. Chodzi o to, żeby tu teraz wypisać na przykład, gdzie ta osoba uczęszcza, tak? Czy na szkolenia, czy na jakieś właśnie spotkania networkingowe, ponieważ uwaga, ty niedługo się wybierzesz na to, mój drogi, moja droga. Awatar wygląda coś w takim stylu. Nie wiem, czy widać tą... Jest cały rozpisany mój już cały awatar. Ale o co chodzi? Pozwól, że ci pokażę.
Czy mnie słychać, czy mnie widać? Napisz tylko w czacie, tak? Okej, okay. Super. Czyli tak o, to jest twój awatar, czyli opisz dokładnie 30 do 60, czy 25 do 40, tak? Uwaga, ile zarabia? Od do, czyli zarabia, nie wiem, 1100, 1200, czy zarabia 2000, 5000, tak? Zależy, w co będziesz się kierowywał, w co będziesz wchodził, wchodziła. Rozumiem, jeżeli ten awatar zarabia 3000 i wzwyż na przykład do 30, to wiadomo, że nie będziesz chodził do Biedronki i rozmawiał z ludźmi, żeby przychodzili na twojego mastermind'a, tylko bardziej skierujesz się na spotkania biznesowe, networkingowe i tak dalej, tak? Mężczyzna, kobieta, przerobiliśmy to. Chodzi na siłownię. Gdzie jeszcze może być? Gdzie jeszcze może być? Gdzie jeszcze możesz go spotkać? Napisz proszę w czacie, gdzie jeszcze możesz ją, jego spotkać? No, szybciutko. Szkoła, ok. Czyli uniwersytety, tak? Aczkolwiek mogą być to też podstawówki, w zależności w co uderzasz, tak? Tylko wiedz o tym, że ta osoba prędzej czy później będzie musiała w siebie zainwestować, tak? Czyli zaprosisz ją na te spotkanie darmowe i na tym darmowym spotkaniu powiesz, że przez 10 tygodni będziecie się spotykać w tym i w tym hotelu, czy w tym i w tym miejscu i koszt tego jest 440 zł. Od osoby, tak? Za 10 tygodni. Także musisz wiedzieć, że jeżeli wybierasz tą osobę, to upewnij się, że ta osoba jest ci w stanie zapłacić te pieniądze, ok? Ok, dobra. I teraz ważną rzeczą jest, żebyś też sobie opisała, czym oni się zajmują. Czyli jaką mają pracę, tak? Czy to są menadżerzy, czy to są dyrektorzy, czy to są CEO, na przykład jak tu wcześniej z kimś robiłem, ale także możesz nawet wpisać, to są liderzy MLM, są to sprzedawcy, tak? Czyli przedstawiciele może handlowi, czy to są studenci, czy to są co? Co jeszcze może być? No, interakcja, proszę piszcie. Piszcie proszę w czacie, kim oni są, jakie mają stanowiska. Jeżeli to są twoi klienci, to właściciele małych i średnich firm. Bardzo dobrze, Jarek, tak? Czyli właściciele małych i średnich firm, tak? I tu już jest bardzo mocno sprecyzowane, tak? Czyli małych firm i średnich, tak? Ale teraz właściciele. Ok, super. Jest to kategoria, że są już właścicielami, czyli wiedzą, co to znaczy inwestycja. Jeżeli będziesz rozmawiał ze studentem, studentowi ciężej będzie wytłumaczyć, jeżeli nie jest na jakimś tam kierunku, że trzeba w siebie inwestować i tak dalej. Biznesmen, mimo to, że nigdy nie miał pojęcia o rozwoju osobistym, jak mu powiesz o tym, że trzeba zainwestować w siebie, żeby otrzymać i to jest właśnie koszt inwestycji, żeby pan nabrał, panie Henku, motywacji, rozwinął swoje produkty, zdobył więcej klientów, to on rozumie, co to jest inwestycja, bo on już kupił kiedyś krzesła, on już kupił zatowarowanie, on kupił... On już zainwestował w swoim życiu i on już rozumie, co to znaczy inwestycja, że dostaje się z powrotem. Super. I teraz, gdzie tych ludzi można spotkać? Szybciutko proszę napisz w czacie i masz na to 3 minuty. 3 minuty, gdzie tych ludzi możesz spotkać? 3 minuty. Czy to jest zrozumiałe? Napisz proszę w czacie, zrozumiałem. I włączam ci muzyczkę, mój drogi, moja droga. Czas, start. 3 minutki. I proszę wypisuj w czacie, gdzie te osoby możesz spotkać, tak? A ja wyłączę kamerkę, żeby cię nie rozpraszać. Czyli Marek napisał tak, na szkoleniach rozwoju osobistego. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze możesz te osoby spotkać? Business Center Club, ok Marek, super, czyli na spotkaniach biznesowych, tak? Gdzie jeszcze?
spotkaniach firmowych. Bardzo dobrze, Aneta. Gdzie jeszcze? Jarek, spotkania organizacji biznesowych, super, targi, wystawy, szkoła, rodzice, kolegów, moich dzieci, w zakładach. Aha, jako ich klient, okej, okay, pewnie. Super, Jarek. Gdzie jeszcze? Powoli kończymy. I stop. Dobra. Gdzie jeszcze możemy? Dorocznym festiwale. Aha. Siedzę w warsztacie samochodowym. Też można. Super, super. Czyli uwaga, pozwól, że ja ci powiem, jak ja pozyskiwałem klientów, ale także jak ja to robię do tej pory. Czyli po pierwsze, robię sobie całego awatara, rozpisuję, gdzie ta osoba jest, kim jest, ile zarabia i tak dalej, i później patrzę, gdzie ona chodzi, tak? Czyli pierwsze co, to uderzyłem właśnie na spotkania BNI, czyli Business Network International, czyli na takie spotkania biznesowe, tak? Na Skrzydła Sukcesu, na Business Certain Club. I teraz każdy z Was ma sobie wypisać spotkania biznesowe w koło komina, tam gdzie mieszkasz, w koło Twojego regionu, masz się dowiedzieć, gdzie są spotkania biznesowe. Masz się także dowiedzieć, gdzie są jakieś konferencje, najbliższe konferencje. To nie muszą być tylko konferencje rozwoju osobistego, mogą być to konferencje odnośnie jakichś produktów, mogą być to MLM-y, które są darmowe spotkania, bo jeżeli pójdziesz i będziesz miał za zadanie pójść właśnie na takie szkolenie MLM nawet i zaproponować przyjście na Twoje szkolenie Mastermind Academy, które odbywa się w maju, w tym dniu, o tej godzinie, zapraszasz ludzi, dzięki temu odniosą boom. I znowu cztery dlaczego, dlaczego ten temat i tak dalej, tak? Dlaczego dziś, dlaczego ja, dlaczego ty? I przede wszystkim możesz na tym MLM-ie zrekrutować lidera, który na przykład zorganizował całe to spotkanie, na którym jesteś, i zaproponować mu, że to jest wspaniała możliwość przyjścia i networkingowania między sobą. Oni zazwyczaj pójdą w tym momencie, bo raz, że spotkają kogoś nowego, dwa, zobaczą, dostaną fajne motywacje, trzy, dostaną system sprawdzony, czyli już masz ludzi posadzonych na krzesłach. Uwaga, największym wyzwaniem, jeszcze raz powtarzam, największym wyzwaniem jest posadzić ludzi na krzesłach na Twoim szkoleniu. To jest największy koszt, jaki możesz ponieść. Dlatego chcę Ci pokazać sprawdzone techniki, które działają, ale Ty musisz wykonać to działanie. Ja Ci mogę pokazać, jak robić to ćwiczenie, ale Ty masz zrobić pompki. Umowa stoi? Napisz, umowa stoi i działamy. Super. Okej, okay, niektórzy mówią, nie wiem, gdzie ich znajdę. No to tu ci właśnie tłumaczę, że jeżeli wiesz, że mieszkasz w Toruniu, w Krakowie, w Warszawie, w Monachium, w Düsseldorfie, to na pewno są spotkania biznesowe, stricto biznesowe,
gdzie się ludzie spotykają z biznesem i ty pójdziesz na to spotkanie już wiedząc, jaka jest twoja data twojego szkolenia i zaproponujesz im przyjście na twoje szkolenie, dasz im ulotkę, gdzie dostaną wszystkie informacje dotyczące twojego szkolenia. Twoje szkolenie, uwaga, od razu cię uspokoję, będzie wyglądało w taki sam sposób, jak zrobiłeś to z dwoma, trzema osobami, tylko nauczy cię w następnych sesjach, jak prowadzić już spotkanie na 30-40 osób i sprzedać im ideę Mastermind'a. Czyli tak, uwaga, kartka, długopis i wypisujesz. Szkolenia, przepraszam, spotkania biznesowe to są zazwyczaj poranne, B&I, Skrzydła Sukcesu, co jeszcze jest, Business Center Club, Chamber of Commerce i tak dalej, czyli spotkania biznesowe. Konferencje wszelkiego rodzaju, czyli wchodzisz na internet i wpisujesz konferencje w Gdańsku, konferencje w Gdyni, konferencje i tak dalej. Nawet możesz wpisać darmowe wejście na konferencję taką. Także musisz wykonać te działanie. Pamiętaj, jeżeli chcesz być mówcą i będziesz tylko wizualizowała, że wszystko przyjdzie do ciebie, guzik, prawda? Jest 95% pracy, a wtedy dopiero przyciąganie działa. To jest tak jak magnes. Musisz przyłożyć bardzo blisko, czyli trzeba włożyć tyle pracy, żeby było przyciąganie. Ok? Następnie wypisz teraz MLM-y, czyli spotkania MLM-owe. I teraz podsumowując to, szybciutko, co masz zrobić? Jakie masz konferencje znaleźć? Jakie masz MLM-y? I B&I. Szybciutko proszę napisz w czacie, żebym wiedział, że rozumiesz, o czym mówimy i wiesz, gdzie masz tych ludzi szukać. Proszę napisz teraz szybciutko. Spotkania networkingowe typu B&I, Skrzydła Sukcesu, konferencje, szkolenia rozwoju osobistego jak najbardziej, MLM-y, tak, czyli że tak powiem, propozycja produktów MLM-owych, czy jakieś właśnie takie spotkania darmowe, tak? Super. I uwaga, to wszystko było offline, tak? Czyli poza offline'em. Online, uwaga, zrobisz coś takiego. Stworzysz event na Facebooku, czyli naprawdę teraz już podejmujemy konkretne kroki, tak? Czyli masz już swoją datę, już dzisiaj, że tak powiem, jest 15, tak? Czyli 15. Czyli umówmy się, że masz na to dwa dni, żeby stworzyć na Facebooku już swój event. Na razie go nie publikować, ale już go stworzyć, że już jest data, wrzucisz tam opis i tak dalej i że już zapraszasz ludzi na to darmowe spotkanie, gdzie będzie 20-30 osób. Na spokojnie, na przykład na maj, tak? Nawet na koniec maja możesz ustawić sobie taką datę. Ci, co chcą od razu zacząć, możesz ustawić sobie za 2 tygodnie. Nie ma problemu. Nikogo do niczego nie ograniczam. Najważniejsze jest stosowanie wiedzy, a nie szufladkowanie. Umowa stoi? Czy ty będziesz szufladkowała wiedzę? Napisz proszę w czacie, jaka jest twoja odpowiedź. Bo jest bardzo ważne, żeby teraz podjąć właśnie kroki. I uwaga, jeżeli chodzi online, czyli uwaga, Facebook, na Facebooku zrobić event, nawet walnij zdjęcie jakieś, że o, coś fajnego się zaczyna, fajny Mastermind Academy z Danielem Koniecznym, jestem właśnie na programie z Danielem Koniecznym, z Mastermind Academy, coś fajnego będzie się działo w Gdańsku, tym. Możesz napisać Daniel Konieczny, biznes partner Boba Proctora. To też jest fajną dźwignią, tak? I wrzuć to już. Zaczynaj powoli karmić ludzi, żeby się pytać, a o co chodzi? O mastermindach? A o co tam chodzi? A spotkanie jakie? O rozwoju osobistego. Na pewno też spotkacie wiele osób, którymi byliście gdzieś już może nawet na szkoleniu i się zapytają, wow, robisz szkolenie? Fajnie, kiedy, gdzie, jak? Jeżeli ty tego nie ogłosisz, to skąd oni mogą wiedzieć, że ty takie coś robisz? Okej? Okay? Czyli wyjdź ze strefy komfortu, zasada numer 4, zrób dzisiaj coś poza strefą komfortu i stwórz wreszcie ten event facebookowy. Mimo to, czy jesteś gotowy, czy nie.
taka mała podpowiedź, jeżeli nie czujesz jeszcze się tak mocno na siłach, to nie rób tego za 2 tygodnie, ale zrób to na przykład za 3-4 tygodnie, żebyś miał więcej czasu, miała więcej czasu, ok? Ja ci będę krok po kroku prowadził za rękę, żebyś miała tych ludzi i żebyś był wyuczony, wyuczona, żeby prowadzić to szkolenie. Dobra, czyli mamy Facebook. Gdzie jeszcze można ogłosić się? Super, wydarzenie, Kasiu, dobra. Gdzie jeszcze? Możesz sporządzić, i to uwaga, masz sporządzić listę 20 osób, które znasz, których chętnie zaprosisz na to spotkanie. Uwaga, nie wszyscy od razu będą hurra, będę biegł do ciebie, ale w momencie, gdy podejmiesz jakieś działanie, odniesiesz sukces. Ja pamiętam, jak miałem taki program Mindset to Win, i wydrukowałem ponad 1000 ulotek i poszedłem po zakładach pogrzebowych, bo gdzie ja nie chodziłem, tak? Po Starbucksach. I uwierz mi, poroznosiłem tych ulotek pełno i zero rezultatów. Zero jakiejkolwiek osoby z tą ulotką. Gdzie później zdecydowałem, dobra, ulotki są fajne, ale muszę wyjść bardziej do ludzi na spotkania jakieś, ogłosić się na internecie i bum, nagle osoby, których w życiu bym nie pomyślał, żeby chciały przyjść albo że są zainteresowane, pojawiły się i zapłaciły. I ten kurs kosztował nie 440 zł, nie 200 funtów, tylko 600 funtów, tak? Czyli tak naprawdę, jeżeli włożysz energię, to energia wróci do ciebie z powrotem. Także nie oczekuj czegoś za nic. Musisz włożyć energię w to, co robisz, i wtedy energia do ciebie wróci. Czyli upewnij się, że masz Facebook. Tutaj widzę, Marek napisał Instagram, Twitter, tak? Aczkolwiek bardzo fajnie, jakbyś zrobił listę 20 znajomych, takich z rozwoju osobistego, albo co mają biznesy swoje, i dał im znać o twoim właśnie wydarzeniu. Nie mówi im za dużo, tylko po prostu fajne wydarzenie, dostaniesz fajne motywacji, spotko taki fajny, takie miejsce, gdzie możesz poznać fajnych ludzi, fajne kontakty. Znowu 4 dlaczego, bum, bum, bum. Dlaczego ten temat, dlaczego dziś powinieneś być, dlaczego ja do ciebie mówię i dlaczego ty powinieneś tam być i tak dalej, tak? Rozumiemy? I następnie możesz użyć, na przykład, jeżeli wiesz, że twoim targetem jest biznes, tak? Jeżeli to są małe i średnie biznesy, czy nawet dyrektorzy firm, to możesz na LinkedIn, na takim social media platform, tak? Platformie wpisać sobie na przykład menadżerzy sprzedaży w Gdańsku, menadżerzy sprzedaży w Toruniu, menadżerzy sprzedaży w Warszawie, tak? I wyskoczą. I wtedy zacząć z nimi rozmawiać i zapraszać ich po prostu na twoje wydarzenie. Jest to bardzo też dobra rzecz. W Polsce jest bardzo znany Golden Line. Też na Golden Line, to jest taki już bardziej profesjonalny niż Facebook, właśnie tak jak LinkedIn, to już jest bardziej profesjonalne, gdzie są ludzie, którzy bardzo stricto biznesowo podchodzą do rzeczy, tak? Niż wrzucanie jakichś tam zdjęć i tak dalej. Ja aczkolwiek Facebooka używam i na nim bardzo dobrze zarabiam, aczkolwiek też powoli używam tych platform, które pomagają mi na przykład zdobyć kontakty korporacyjne. Ok? Dobra, super. Niektórzy pisali tutaj, właśnie, możesz też SMS-y wysłać do znajomych, tak? Jak już będziesz wiedział, jaką masz datę. Czy każdy z was może szybciutko mi napisać w czacie, kto ma jaką datę na swoje szkolenie? Na to, co będziesz prowadził do 20-30 osób. Proszę napisz w czacie. Masz na to 2 minuty. Ile minut? 2 minuty, dokładnie. Szybko wypisz datę, a ja ci włączę muzyczkę. 23 maj, super. Daria. No, czekam na wszystkich. Jarek, 31 maja, ok, well done. Aneta, 20 czerwca. Super. O, wtedy mam szkolenie w Londynie, Firewalk. Well done, będę pamiętał. Patryk, 31 maj. Ok, super, well done. Marek Stawiński, koniec maja. Konkretna data, 31 czy jaki? Kasia? Maja, nie wiem co to za
cyferka. Pamiętaj, im więcej sprecyzujesz, czyli data konkretna. Okej, okay, 13 maja, Marek 31 maja. Okej, okay, dobra, super. Czyli teraz następnym krokiem jest wejście na właśnie na Facebooka i sporządzenie właśnie twojego eventu. Czy ktoś chce zobaczyć, jak się stwarza event? Czy ktoś nie umie może tworzyć eventu? To mogę bardzo szybko pokazać. Okej, okay, super. Czyli uwaga. Okej. Okay. Czy ktoś... Napisz proszę w czacie, jeżeli chcesz, żebym ci pokazał, jak się robi event, to ci go pokażę, ale pokaż proszę, jak się robi event. Jeżeli wiesz, jak się robi event, no to nie ma sensu, żebym teraz pokazywał. Tak, pokaż. Dobrze, pokazuję. Super. Jeszcze nigdy nie robiłem pokaż ekran, ale zobaczymy. Okej. Okay. Ups. Pokaż wideo. Widzę, że to jest troszkę większe wyzwanie niż myślałem. Okej, okay. Zrobimy tak. Ja w tym momencie nagrywam, okej? Okay? I zrobimy tak. Wejdę teraz na Facebooka, pokażę, jak się go robi i te nagranie dostaniesz i później będziesz mogła sprawdzić, okej? Okay? Super. No to lecimy. Facebook. Czyli proszę, wejdź teraz na Facebooka. Kurczę, że mógł ci pokazać prezentacja, to nie to. Czat, ekran. Co jest? No dobrze, w takim bądź razie szybko pokażę. Dobra, czyli wchodzimy tak. Wchodzimy tak. Wchodzimy na Facebooka i wchodzimy w Events. I na samym dole jest Create Event, czyli stwórz event, tak? I tu wpisujemy na przykład Mastermind Academy, tak? Data, details, tak? Czyli super szkolenie, gdzie na przykład Pure Sky Club, tak? Data 31 maja, tak? Godzina na przykład 20, ok? Super. Guest i tu uwaga, możesz dać public, możesz dać open invite. Na razie bym dał guest i friends, albo nawet invite only, tu możesz zawsze zmienić. Ale jeżeli chcesz public, to klikasz public i jest public. I wtedy przyciskasz create event i masz skreowany event. Ok? Podczas teraz, co pokazywałem, wszystko się nagrało. Także dostaniesz całe nagranie ode mnie. Super, super. Dobra, to teraz podsumowując wnioski z tej sesji, czego się nauczyłeś, nauczyłaś i co zastosujesz i mam dla ciebie, że tak powiem, zadanie domowe, czyli funwork. Szybciutko napisz w czacie, czego się nauczyłeś, nauczyłaś, co wywnioskowałaś i co zastosujesz. Proszę, napisz teraz w czacie. Masz na to 3 minuty. Ile minut? 3 minuty, dokładnie. Czyli napis system 4D, awatar, co zastosujesz, co zrobisz. Ready, go.
Super, czyli technika awatara, okej, okay, co jeszcze? Technika 4D i technika awatara, okej. Okay. Co jeszcze? Zastosuję technikę 4D, aby zachęcić do przyjścia na event. Well done. Awatar jest mi znany, tak Grzynko, bo jesteś na coachingu. Ale 4D nowość zastosuję, tylko sobie poukładam to. Okej, okay, super. Poukładaj to i do dzieła. Dobra. Well done. W każdej dziedzinie swojego życia mogę zastosować system 4D, dlatego dla każdego klienta warto zastosować technikę awatara. Well done, dokładnie. Zgadza się. Mhm. O, Daria, zastosuję technikę awatara, aby stworzyć obraz mojego idealnego klienta. Well done. Patryk, odpowiadamy na pytania, które będzie chciała zadać nam osoba, z którą rozmawiamy. Mhm. Zanim o nich pomyśli, ok, technika awatara. Percepcja w wyborze swojej drogi. Aha. Precyzja, przepraszam. Precyzja w wyborze swojej drogi. Rzeczy i osób wokół mnie. Okej, okay, super. Dobra, zadanie domowe. Szybciutko. Wypisz sobie. Tak o, masz wypisać 20 osób, które zaprosisz na twoje szkolenie. Czy to jest 31 maja, czy to jest 13 maja i tak dalej, i tak dalej. O, Kasia napisała. Nauczyłam się techniki 4D, awatar, kryteria szukania ludzi na szkolenia, jeszcze bardziej pogłębione i awatara 4D. Zastosuję szerzej w moim życiu. Super. Czyli teraz Kasiu i wszyscy. Bardzo ważne. Wypisz sobie 20 osób, które zaprosisz na szkolenie. I teraz uwaga. Dobrze by było, żeby było 10 osób, które gdzieś tam znasz ze szkoleń, ale też 10 osób, których totalnie nie znasz i musisz wyjść do nich, czy to na spotkania biznesowe B&I, czy to na szkolenia MLM i zaprosić te osoby. Następnie masz znaleźć minimum 4 liderów, na przykład MLM, i zaproponować im właśnie przyjście ze swoją grupą na twoje szkolenie. Żeby przyszli na twoje szkolenie, dzięki temu uzyskają niesamowitą motywację dla teamu, nabiorą pewności siebie, będą bardziej skoncentrowani, bardzo fajne towarzystwo także, że można fajny networking, możliwość że stworzenia wspólnego biznesu, tak? Czyli jak najwięcej tych punktów sprzedażowych, czyli tych haczyków, ok? Super. Następnie masz stworzyć Facebook event, czyli spotkanie na Facebooku. Na Facebooku masz wrzucić zdjęcie ze mną. Czy każdy ma zdjęcie ze mną? Kto ma ze mną zdjęcie? Ręka w górę i napisz, ja mam zdjęcie z tobą. Ok, napisz proszę, że masz zdjęcie ze mną. Mam, wszyscy mają. Dobra, to teraz ważna rzecz. Wrzucasz to zdjęcie i mówisz coś i piszesz coś takiego. Zaczynam Mastermind Academy. Jestem podczas programu z Danielem Koniecznym, biznes partnerem Boba Proctora. Zaczynam właśnie Mastermind Academy w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, w Manchesterze i tak dalej, czy tam Mediolanie, gdzie tam jesteś, tak? Coś fajnego będzie się działo. Przyjdź i zobacz. Już niedługo albo możesz już wrzucić link do twojego eventu, aczkolwiek jeżeli na razie nie chcesz, to możesz tylko ich trzymać w takim zapytaniu, nie? Okej, okay, super. Patryk, ja mam, ale muszę mieć nowe, bo moja broda jest już teraz dłuższa o jakieś 700 euro. Okej, spoko Patryk. Na szkoleniu 27-28 czerwca. Napisz proszę, wszyscy napiszcie w czacie 27-28 czerwca. Napisz proszę w czacie 27-28 czerwca. Dokładnie. Będzie szkolenie firewalk, czyli będzie szkolenie chodzenia po ogniu,
przełamywanie barier, tworzenie właśnie nowego ty i nie tylko, tak, Grażyna, ty już będziesz, wiem, super. Uwaga, dla tych osób, które jeszcze, kto z was jeszcze nie ma biletu? Kto z was jeszcze nie ma biletu? Kto z was jeszcze nie ma biletu? Jest to bardzo ważna rzecz, ja, Daria, okej, okay. Ja, Jarek, Patryk, dobra, Marek, okej. Okay. To dla was zrobię, że tak powiem, Janeta, okej, okay, dla was zrobię taki fajny discount, bo bilet jest za 600 funtów, 600 zł, gdzie dla was będzie 250 i dostaniecie jeszcze, będziecie mogli uczestniczyć w takim fajnym coachingu ze mną. Uwaga, dlaczego mówię dla ciebie? Uważam, że jeżeli jesteś na Mastermind Academy i przejdziesz po tym ogniu, przejdziesz po tym żarze, to wtedy dostaniesz takiego powera, pozbędziesz się wszelkich barier w sobie i po prostu powiesz, co jeszcze było niemożliwe, tak? Gdzie wystarczyło oszukać umysł i powiedzieć zimna trawa i się nie poparzysz i jeszcze raz będziesz chciał iść, chciała iść, gwarantuję ci to. Jest, mam wiele razy, mam już zdarzyło się wiele razy, że ludzie przyszli raz, mogę jeszcze raz, ale wtedy nagle jest taki realization moment, tak? Wtedy jest taki moment, taki switch nagle, wow, co jeszcze mnie blokowało w mojej głowie, co jest tylko jakąś bzdurą, jakimś wymysłem, ok? Także przejście po ogniu jest super, dokładnie, dokładnie. Także jeżeli chcesz, to mogę ci udostępnić tą możliwość. Napisz mi teraz, że chcesz mieć bilet, to cię wpiszę i jestem elastyczny co do pieniędzy i tak dalej, także możesz mi po prostu napisać, że chcę bilet od ciebie, ja ci wpiszę na listę, organizuję to, współorganizuję to z Supermanem, także dam im znać i popracuję z wami tam, żebyście mogli też być i zarobić nawet pieniądze jeszcze na tym, ok? Bo będę już wprowadzał system afiliacyjny, że będziesz mogła sprzedawać moje szkolenie właśnie Firewalk. Uwaga, to samo szkolenie w Londynie jest za 300 funtów, ok? Także dostosowałem się bardzo elastycznie do naszej kochanej Polski i będę miał właśnie to szkolenie 20 czerwca. Dobra, bardzo ważna rzecz. Kto z was chce w ogóle ten bilet? Ręka w górę i napisz ja. Napisz proszę w czacie, że ja chcę. Okej, to napisz do mnie teraz na prywatnym, że chcesz mieć bilet i ja ci umożliwię to. Jeżeli nie jesteś w stanie zapłacić całości, to pogadam z Supermanem, żeby tam jakieś raty, czy tam jakieś depozyty, dobra? Aha, w tym terminie ciebie nie ma. Spokojnie.